Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale z Rodzinki Zastępczej. Tak, zgadza się. Powracamy do tej serii, która ciągnie się już 2 lata. I tak, postanowiłam ją dokończyć, ponieważ zostało mi chyba do adopcji jeszcze 3 dzieci. Tak, 3? A nawet 2. Bo zostało mi W i Z. I to będzie koniec tej serii, więc postanowiłam, że to dokończę, doprowadzę do końca, zamknę tą serię i będę mogła zaczynać coś nowego już z czystym sumieniem. Dlatego jesteśmy tu z powrotem i dzisiaj mamy w ogóle urodziny, znowu kombo urodzinowe, bo Oskar ma urodziny. On ma dopiero jutro, ale też mu zrobimy. Ty jeszcze masz trochę. Stanisław ma urodziny i chyba Trisy ma też urodziny. Więc tak, robimy kombo urodzinowe. Plus sobie pogramy jeszcze właśnie do poniedziałku, żeby zrobić urodziny, jak on ma. Zapomniałam, jak on ma na imię. No nieważne. Tutaj zdmuchną świeczki, chyba nie. Zaraz, czekajcie. Oskar i on jest Patryk, dobra. To jutro będą Patryka urodziny. Wszyscy się tutaj w miarę fajnie czują, więc jest dobrze. Jesteście głodni, to akurat tort na śniadanie idealnie, czyż nie? Czy to dziecko śmierdzi, czy coś? Nie, ona chyba tak sobie płacze z głodu. To nic, chodź od razu, weź Tris. Urodziny z rana jak śmietana. Chyba zdarzyło mi się to już mawiać. Wiecie co, może wyłączę to. Szkoda, że się nie da ściszyć. Fajna muzyczka, ale kurczę, przeszkadza mi trochę. Za głośno gra. O, jaki porządny Patryk wyrzuca śmieci. Milutko. Bierzesz to dziecko? Idziesz. W tej bieliźnie, Boże mój. Urodzinki w bieliźnie. No cóż, przy tych dzieciach tak paradować. A ten tylko ciągle serduszka puszcza do tej Nataszy. No i co? Nie czekaj już na nich. Dobra, no nie będę taka, już niech poczeka. Zróbmy te urodziny fajnie. No. Jedziecie. Ona jednak śmierdzi. O, piesek. Zobaczymy, co nam wyrośnie z tej Tris. Ale dzisiaj nigdy rośnie Nataszka. No ona już jest taka zmęczona życiem, że po prostu to jest życiowa zwiecha. Które to już urodziny dziecka? Trudno zliczyć. Halo? Aha. Dorośnie to czy nie? No! Dlaczego ona jest ruda? Boże, rudy murzyn. Czy może być lepiej? Albo raczej gorzej. Także tak, no macie ten tort, ja muszę kupić kolejny. Bo ty urodziny za urodzinami. Przynieś tego Beksę teraz, zaczynamy od tych najmłodszych. Tatuś poszedł się tam zająć. Już, wiecie co, już na nikogo nie będę czekać. Ojej, ale nie jesteś brzydka, powiem ci, chodź tutaj. Jesteś całkiem ładna. Wzium, wzium, wzium. Zbliżenie, uwaga. Halo? Wyjdź z tej szafy. Nie więcej. No nie. Co za kadr. Filmowcem to ja nie będę. No trudno. Lecimy. Bierzesz go? Super. Ja tu chciałabym... Co to jest? Rzucać piłką. No dobra, idźcie się bawić, bo nie będę na was czekać. Dobra, ty się tam zajmiesz dziećmi, a Natasza zrobi urodziny. Tylko właśnie, żeby oni już mi nie przychodzili do tych urodzin, bo nie będę na nich czekać, bo się tutaj zwieszają. Zobaczymy, co nam wyrośnie ze Staśka. Blondas, przystojny. Chyba nasz jedyny blondyn w rodzinie, jak pamiętam, dobrze?
tak dziecko na podłogę rzucił i najlepiej. No, jesteś całkiem przystojny. Ty już tam się obżerasz. To jeszcze nie koniec urodzin. Jeszcze jeden tort. Kto jeszcze miał mieć urodziny? Ty nie. Ty miałeś mieć urodziny. To już. Ostatni, chyba ostatni, tak? Bo ty nie możesz. Dobra. To urodziny Oscara. Zaraz się zajmiemy tymi dziećmi. Bez obaw. Nie jestem wcale wyrodną matką. Nie. Ależ skąd? No i co? Fantastycznie. Czy mi się wydaje, czy ty jesteś gruby? Nie, taki dziwny strój po prostu, okej. Co ty możesz chcieć? Nie wiem, nie pamiętam w ogóle, wiecie co? Nie pamiętam co... Nie, nikomu nie powtarzamy. Jacy oni byli? O, nie pamiętam, bo... Dawno w to nie grałam, kurczę, to już jest naprawdę sporo. Sporo czasu, zostaw to dziecko. Wolno mi się nim zajmie. Tak, dokładnie. Zmień pieluchy. Obejmij. I ustaw go tutaj. Co wy chcecie? Ty chcesz prysznic. No więc zapraszam ciebie tutaj. Skorzystaj sobie. I musisz się przespać chwilę. W ogóle to mi zabraknie łóżek. Bo mam za dużo chłopców. To nie jest twoje łóżko, ale możesz skorzystać z łazienki mamy, skoro już tu jesteś. Możesz również wziąć sobie talerz tortu, nawet dwa. Bawi on się? Bawi on się. Tutaj mamy... Co tu się dzieje? Wszyscy tutaj się zajmują małą. Stop. Ona potrzebuje siusiu. No dobra, ona się już zeszcza ten. Bardziej potrzebuje chyba spania. Więc Patryk, skoro już ją wziąłeś, to już ją tu wsadź. A potem sam idź do siusiu. Czemu oni wszyscy są tacy zmęczeni? Jest 13 dopiero. Jakieś wspólne umiejętności? Nie za bardzo. Ty musisz sobie wziąć piórko. Nie wiem, które. Kto to jest? Weź se te. Jak wstaniesz. Zostaw ją, Natasza, ty się ubierz. W ogóle zjadłaś? Weź ten talerz. Najedz się. Ty już ją bierzesz? Urwana. Wsadź go tu. On nie jest głodny. Karmiłeś go przed chwilą dosłownie, przed tymi urodzinami. Odetnij ten kipel. Włożyłeś go? Ją znaczy się Boże. Już się zaczyna, moi drodzy, już zaczyna się mylenie. Mylenie i w ogóle wszystko. Tak, na studia pojedziesz w kolejnym odcinku razem ze swoim bratem Patrykiem, tak. Od razu, papatki, dwóch naraz i adoptujemy sobie też dwoje dzieci, to w kolejnym odcinku. Takie mam plany. I ty idziesz już spać, twierdzisz, dobrze, no dobra. Ty idziesz, siku. No, co ja mam z nimi robić? Muszę ich położyć spać. Bo im się wszystkim chce spać. No i skoro oni wszyscy, moi drodzy, śpią, to ja chyba wrócę do was z kolejnego dnia. Albo jak się coś będzie działo, więc cięcie robimy sobie. Moi drodzy, wszyscy wybyli do szkoły, bo mamy poniedziałek. Więc Natasza korzysta z okazji i robi urodziny Urbanowi, bo się okazało, że on też ma dzisiaj urodziny. Czyli znowu będą dwa torty dzisiaj. Ale drugi dopiero jak Patryk wróci ze szkoły. No i w sumie fajnie, że te dzieci dorastają. Wczoraj nic się w sumie nie wydarzyło, dodałam nam tylko pieniążki za dzieci, więc tam konto wzrosło. Tutaj Natasza puściła sobie jakąś egipską muzykę czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że tym razem się nie zawiesi, halo? Zobaczymy. Yee!
Ale fryzura. Super. Pokaż się. No ale tą fryzurę to ty masz naprawdę ciekawą. Nie powiem. Gdzie idziesz? Jak ja tu pokazuję? Co za dziecko. No ale się czuję w miarę okej. Nauczyć się korzystać z toalety. No każdy by chciał się tego nauczyć. Z dzieciaczków. Ale ty najpierw skorzystaj, zanim tam na górę pójdziesz. Co ona chce? Dlaczego ty jej nie wsadziłaś do tego kojca? Co za... Wiecznie mają jakieś problemy, naprawdę. No biedne dziecko. A ty sobie tańcujesz, ojej, ojej. Jak słodko i uroczo. I jeszcze ta fajna muzyczka. O, sweet, ale te włosy to ci chyba zmienię, kochany. No, tak coś mi się wydaje, że ci zmienię. Natasza, bierzesz dziecko? A jaki ty masz problem znowu? Pewnie padnie na podłodę, bo jest już taka zmęczona. No. Ona ma ładną twarzyczkę nawet. Halo. Obudź się. Weź ją. Szybko, zanim znowu zaśnie. I rusz ją do końca. Świetnie. Dziękuję bardzo za współpracę, droga Nataszo. Cię. Nikt cię nie opłakuje. Jak tutaj możemy pouczyć korzystać z toalety? Fajna ta muzyka. Posłuchamy sobie. Nie wiem, czy to jest jakieś country? Coś w tym stylu chyba. Pamiętacie jeszcze, jak Nataszka malowała obrazy, żeby wyżywić rodzinę i była samotną matką? Kto pamięta te czasy? Oglądaliście te odcinki? Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś jeszcze wytrwał tyle czasu ze mną i z Nataszą. Aha. No nie, nie przyprowadzajcie mi nikogo ze szkoły. Serio, ja nie mam miejsca w domu. Dobrze, włoski zmienione. Kurwa, teraz ma taki fryz, taki zaczes. Troszkę bardziej męski niż był, więc no. Ale co on tu chciał? Łaskotki, bawić się. A ona go idzie karmić. Standard. No dobra, jest trochę głodny. Daj mu tą butelkę. Niech już zje, niech już zje. Ty tutaj opróżnij zawczasu. Ta mała już stała? Nie. Też trzeba opróżnić. Niech są. Ojeju, jeju, buteleczkę dostałeś. Ojeju, jeju. Jak słodko. Jestem ciekawa ostatnich dwóch dzieci. Bo myślę, że ostatnia dwójka to już tak zostanie z nimi. Wiecie, już na tym się zakończy seria. I w sumie w tym odcinku nie wiem... co jeszcze się wydarzy, bo zastanawiam się, czy nie powycinać nudniejszych momentów i nie posklejać ciekawszych w jeden. Super, topa, nasz kochany sprzątacz. Ale ty masz zabawę niską kobietą. Trzeba go włożyć też do końca. A w ogóle... co ty robisz? Ty sobie przy kąpie siedzisz, uważasz, że to jest twoje zajęcie. Do lekcji. Hurra, ten tydzień był wspaniały. Cieszę się. Cieszę się niezmiernie, że ten tydzień był wspaniały. Stanisław dostaje wyższe oceny, Radek dostaje wyższe oceny. Bardzo pięknie, chłopcy moi drodzy. Czy ona będzie... ona chce siusiu. Obudzimy ją. Obudzimy ją na siusiu. Budź się. Idziemy sikać. Twoja mama ma radar, ona już czuje, kiedy ty chcesz zrobić siusiu i ona cię budzi w odpowiednim momencie. Oczywiście, wszystkie mamy tak mają. Tak już jest po prostu. Tak już po prostu jest. Przyspieszamy akcję. Kto tam miał mieć urodziny? Patryk. Idealnie, patrz jak on ma wspaniały nastrój.
Ty masz jeszcze 5 dni? Ty to w ogóle? Ty to też? Dobra. Czyli to ostatnie urodziny dzisiaj. Właśnie przeglądam swój notatnik. Dobra, to sobie przeglądaj. Co mnie to obchodzi? Nie przesadzaj. O! Awansik, Wolwi. Gratuluję, zdążyłeś na urodziny syna w ogóle. O! Co ty masz na sobie, chłopie? OMG, gdzie tu jest jakaś szafa? Pomocy. Koleś, weź się przebierz, please. Dobra, po tych urodzinach. Bo szkoda, żeby nie było go na urodzinach syna, nie? Skoro już specjalnie wrócił. O mój Boże, czy wy to widzicie? A nie! Ale, nie no, brzuszek to ty masz zgrabny, nie ma co. O, już nie powiem jak to wygląda. A dobrze, Patryk. O, nawet jakiś kumpel się załapał. Cyprian, sałatka. Też masz niezły fryz. I niezłą twarz. Czekaj, czekaj. Ta piękna twarz. Musi być uwieczniona. Oczywiście. Fantastycznie. Kręcę cię włosy i okulary. No ja w to nie wnikam. Odrzucę cię. Nie. Mięśnie cię na pewno nie będą rzucać. Moje dzieci nie będą takie głupie. Nikogo nie postarzam, dziękuję. Niemal czuję żal, żegnając ten okres mojego życia. Było tak fantastycznie. Mimo to oczekuję nadejścia tego, co przyszłość przyniesie i to wspaniałe uczucie. Super. Patryk w przyszłym odcinku razem z Oskarem wyjadą. Albo w sumie jeszcze w tym. Czemu nie? Jeszcze w tym wyjadą, ale może jutro? Chociaż w sumie. Głupio mi tak wyrzucać ich od razu, nie? Ale wiecie, chcę mieć już wolne. Wolną chatę. Żeby już w kolejnym odcinku. Co ty tam? Ciągle sobie gratuluję, Boże, gratulujecie sobie tak wspaniałych dzieci, ja to rozumiem, naprawdę to rozumiem. A jest... ty masz dobre oceny, nie? Tak. A ty? Macie 6+, więc ja proponuję, żebyście się wynieśli z domu. Tak, jak się pozbyć dzieci? Wysłać je na studia. Najlepiej od razu po urodzinach. One są po prostu tak genialne, że bardzo wcześnie zaczynają studia. Taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Chodź tu. Zostaw torta, nie jesteś głodny. Chcesz być gruby na studiach? Lepiej zrób siku. To ci wyjdzie na dobre. Mówię ci. Jeszcze ty, jeszcze zdążę mi dzisiaj zadzwonić po dziecko. Po prostu ja jestem po prostu genialna w ogarnianiu wszystkiego, ludzie. Wszystko w jednym odcinku. Jeszcze dzisiaj zakończymy tą serię, a co? Żartuję oczywiście. Na pewno w tym odcinku nie, ale niebawem. Może w kolejnym? Zresztą nie wiem, który to jest odcinek. Jakby mi się udało tak zakończyć na 60 równo, taka pełna, słodka liczba, no to... No to chętnie nawet, powiem szczerze. Uczelnia, idź na studia. Tris ma swoje urodziny już za 2 dni, yeah! Teraz Patryk jest już nastolatkiem, może zacząć... No to już myśli, już właśnie się wybiera, tylko weźmie prysznic. Papa, Wolfgang, przebierz się, bo cię trzasnę. Jak ty wyglądasz? Tak to jest, cała rodzina się w ogóle, wiecie... Zbiega, żeby ich pożegnać i potem o. O, pojechał jednak na te studia. Teraz znajduje się w skrzyni studentów, tak. I ostatni. Patryk. I może ty zadzwonisz dzisiaj po dziecko? Sama nie wiem. Zadzwoń. Usługi. Czy ty odrobiłeś lekcję? I w ogóle w jakim jesteś stanie? A sobie siedzisz i słuchasz bajek. Naprawdę, bardzo, bardzo nieładnie. Bardzo, bardzo nieładnie. No bo czekaj. Chyba muszę odrobić lekcję. Tak, oto zrobimy. Aha, czekaj, no bo przecież on idzie teraz pod prysznic. I tak będą się wszyscy żegnać, dobra. Zaraz ich poogarniam, bo przecież, kurczę bele, kto mi tu wykopał? Kto mi tu wykopał? Co za żal. I ten też nie zadzwoni? Czy zadzwoni? Zadzwonisz po te usługi? Nie, bo on musi najpierw pożegnać syna, dobra. Zrobiłeś mu papa? A właściwie to wasze tak. Dajcie mi dziecko.
Ale gdzie ty? Ty się nie przebrałeś w ogóle, chłopie. Dobrze, wiem, że będzie za mnie wspaniały rodzic. Jutro o 10. Świetnie. Wiecie co? Ja ich tu sama ogarnę. Dobra. Okej, kochani, za chwilę dostaniemy dziecię, więc zobaczymy, cóż to nam przybędzie. Czy to chłopiec, czy dziewczynka. Nataszka się myje na tę okazję. Wszyscy poszli do szkoły i do pracy, więc mamy spokój. I zobaczymy. Niech jeszcze sprzątnie tylko ten bałagan. Chłopiec. Cóż za zaskoczenie. I myślę, że nazwiemy go Wojtek. Wojtek. To już został tą dziurę, bo musisz dziecko odebrać. Dziecko ważniejsze niż dziura na podwórku. Oczywiście. I są rachunki. Halo. Panie. Pani, znaczy się, niesiesz mnie to dziecko? Na podłogę. Na trawnik. Dobra. Rozumiem sytuację. Obejmiemy go i damy mu jeść. Natasza sama jest głodna, zaraz też trzeba ją... Wojtka. Wojtusia. Wojtuś. Przynajmniej jest biały. Może też będzie blondynem, zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj chyba nikt nie ma urodzin. Potem też było bajmi. O, tu się dzieciaczki bawią. Jak one się czują? W sumie można by im dać po butelce. Weź butelkę dla Twis, weź butelkę dla Urbana. Oj. Walczą własny pomysł, nieważne. O, premia. Nice. Widzicie, tak to się robi. Kochani, wy tam przestańcie się bawić, bo mama zaraz wam da Amciu. No, aż tu zawędrowałaś. Jej, fajnie, że zechciała się załatwić. I od razu ją włożymy do końca. Jak skończy, o. I włożymy urbaniątko. Nasze urbaniątko. Wiem, że jesteś śpiąca, już cię mama kładzie spać. Mama to zaraz zemrze z głodu, oczywiście. A urbaniątko będzie chciało zrobić siusiu? Będzie chciał. Grzeczne dzieci dzisiaj są, posłuszne. Super, Natasza się cieszy. Pomiędzy okruszeniem nocniczków. Wolfgang znowu dostał awans? Lol. Kreatywność musi rozwinąć i dwóch przyjaciół sobie skołować skądś. W takim razie, skoro Natasza dzisiaj jeszcze nic nie jadła, to on zmieni pieluchy Wojtkowi. A Natasza sobie zje. Nie przekąskę, tylko jakieś resztki. Biedna Natasza cały dzień bez jedzenia. A Wolfgang i tak się musi Wojtusiem zająć. Gdzie twój brat? Twój brat się huśta. Idź sobie tutaj, siuśnij. I baw się, albo dołącz. Dołącz do tej małej. Ty też mógłbyś dołączyć, żebyście się wszyscy razem bawili. Tutaj mamy przewijanko. Wolfgang, ojciec roku, nie lubi przewijać dzieci. W ogóle to możesz go też objąć. No to twój nowy syn, nowy nabytek. Tutaj wszyscy ślicznie śpią. Ty możesz sobie skorzystać, wziąć prysznic, przy okazji zmienić ten paskudny strój. I potrzebujesz kreatywności w sumie. Weź to nie oglądaj. Tylko wyłącz. Wyłączymy i dzisiaj Nataszka... stój. Wyłącz. Dzisiaj Nataszka dzwoni po dziecko. Tak na ostatni raz. Dzwoniła pierwszy raz i zadzwoni też ostatni. Sentymentalnie. Dzień dobry, poproszę. Ostatnie dziecko w moim życiu. Tak, dziękuję. Też się cieszę, do zobaczenia. Ale to, moi drodzy, już zobaczymy w kolejnym odcinku. Dlatego trzymajcie mocno kciuki za dziewczynkę, bo bardzo chcemy mieć dziewczynkę na sam koniec, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że nam się uda. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi. I w ogóle, tak, kończymy rodzinkę. I cóż, do usłyszenia. Pa, pa.